Cześć, jestem Raf, tak jest. Witamy Katodę w naszych skromnych progach, który przed chwilą na nocnym retrograniu piękny koncert wraz z kolegą, którego ksywy nie pamiętam. Jugol, tak, z Jugolem piękny koncert nam tutaj odprawili. Po tym koncercie chciałem zadać parę pytań również właśnie z publiką odnośnie tego, jak to właściwie się zaczęło, bo ja z Katodem wielokrotnie o muzyce rozmawiałem, mimo że się na muzyce nie znam, na żadnym instrumencie nie gram, ale dziwnym trafem się dowiadujemy w tematach technicznych, w związku z czym chciałem wam też sprawić przyjemność, abyście mogli posłuchać, jak Katod opowiada przede wszystkim o jakichś takich początkach i dlaczego właśnie jest ta fascynacja Commodorem SID-em, bo o tym to akurat nigdy nie rozmawialiśmy. Okej. Przede wszystkim to fascynacja to nie jest tylko SID-em, tylko ogólnie brzmieniami syntezatorowymi. Znaczy, lubię urozmaicenie w brzmieniach. Lubię brzmienia syntezatorowe, nie lubię sampli, ale lubię brzmienia syntezowane. Lubię żywe instrumenty, to znaczy takie, z których jeden dźwięk można wydobyć na wiele różnych sposobów i brzmi różnie, czyli akurat jeśli chodzi o żywe instrumenty, no to wiecie, że lubię gitarę, gram na gitarze. To, co urzeka mnie w graniu na gitarze i w ogóle na żywych instrumentach, to jest to, że można wyartykułować, wydobyć dźwięki w różny sposób. Jeden dźwięk można praktycznie zagrać na milion różnych sposobów. I jeśli chodzi o syntezatory, też można w ten sposób skonstruować barwę, że naciskając ten sam klawisz 10 razy, czy w różny sposób, po pierwsze atakując dynamika i tak dalej. Tutaj za chwilkę przejdziemy do Commodora, gdzie to jest troszeczkę uproszczone, ale też jest unikalne. W każdym razie, nie lubię jak za każdym razem w różny sposób, nawet atakując, wydobywając dźwięk, będę słyszał dokładnie to samo. Lubię jak na tym klawiszu będę słyszał inaczej, na tym klawiszu brzmienie, to znaczy to jest oczywiste, że to jest C, to jest D, więc to będą inne dźwięki, ale chodzi o to, że każdy z nich zagra troszeczkę inaczej. Oprócz tego jest fajnie, jak jest jeszcze dynamika klawiatury, gdzie gram lżej, brzmi to troszeczkę inaczej, nacisnę mocniej, zabrzmi to inaczej, ale konstrukcja samej barwy, jeśli jest zrobiona w ten sposób, i tutaj wracamy do Commodorka, że jest to fala prostokątna, z PWM-em, który raz zastartuje, raz nie zastartuje, bo są błędy SID-a. Poza tym raz zastartuje wcześniej, raz zastartuje później, raz na wyższej częstotliwości troszeczkę w inny sposób się zachowa. W każdym razie upraszczając, za każdym razem praktycznie zagram tą samą melodię na pięciu różnych koncertach, czy nawet w ramach jednego koncertu zagram te kilka klawiszy pod rząd, one za każdym razem zabrzmią inaczej, bo tak jest skonstruowana barwa, dochodzi do tego nieliniowość SID-a, dochodzą do tego problemy i błędy SID-a, które ja akurat odbieram jako nie błędy, a zalety, bo ja lubię jak to wszystko jest takie żywe, nie jest takie komputerowe. Tak, może inaczej. Nie lubię jak jest to takie powtarzalne, komputerowe, ale takie za każdym razem brzmiące tak samo. Okay, czyli ja rozumiem, że ta klawiatura ma jakąś analogową naturę i po prostu za każdym razem ona delikatnie... Mówisz jakby, o SID-zie? Może nie SID-ce w SID-zie, ale mówisz tutaj o tej klawiaturze, że też jak naciskasz różne klawisze, to wiadomo, że mamy różną wagę nuty i tak dalej, aczkolwiek zrozumiałem to w ten sposób, że tak, za każdym razem, jak uderzasz w klawisz, to jest jakiś lekki rozstrój, który w momencie, kiedy większość ludzi dąży do jakiejś perfekcji, można by to odebrać za jakąś wadę, natomiast ty odbierasz tą żywość tego instrumentu, tą jakby delikatną niedoskonałość za tutaj atut, tak? To znaczy, jak już mówimy o strojeniu, no to tutaj bardziej zmierzamy do tego, dlaczego ludzie lubią syntezatory analogowe.
Dlatego, że właśnie one troszeczkę się rozstrajają i jak złapiemy akord, to w cyfrowym syntezatorze to będą zawsze dokładnie te same częstotliwości, ale to jest też taka trochę przeginka, uważam, w drugą stronę. Ja akurat nie jestem zwolennikiem jakichś syntezatorów analogowych typowo, bo to jest upierdliwość straszna i rozstrajające się syntezatory i to w takim niezbyt pożądanym kierunku, czyli takim, że potem gramy koncert i nam nic nie stroi, no to to chyba nie o to chodzi. A wirtualny analog, czy syntezator powiedzmy z filtrami analogowymi, a oscylatorem cyfrowym, przy dobrze zrobionej barwie, jeśli LFO mamy możliwość ponakładania na pojedyncze dźwięki, a nie tylko jedno w ramach całej barwy, to jesteśmy w stanie tak zrobić, że delikatne odstrojenia, ale takie jak my chcemy, a nie tak jak syntezator chce, czy temperatura w pomieszczeniu, będą pewne fluktuacje. Po prostu to lepiej brzmi. Jak łapiemy później akord i te dźwięki pomiędzy sobą delikatnie się rozjeżdżają, to mamy ciągle, pojawiają się harmoniczne pomiędzy tymi dźwiękami i one pływając tworzą taką pełnię. Ten dźwięk jest taki pełny, fajnie brzmi, także to jest pierwsza sprawa. Wracając tutaj do tego, o czym ja mówiłem poprzednio, to jest po prostu odpowiednio skonstruowana barwa, czyli wracając do Commodorka, jest to fala prostokątna. Znaczy w Commodorku mamy przede wszystkim cyfrowe oscylatory, tak, które są, no, można powiedzieć, znaczy dobra, tam jest nieperfekcyjność w tym, że faktycznie pewne parametry czasem w cudzysłowie wypływają i ten dźwięk nie zawsze jest taki sam, aczkolwiek same oscylatory są powiedzmy perfekcyjne, plus mamy ten filtr analogowy. Tak, tak, tak. Ja mam w ogóle nadzieję, że towarzystwo, które nas słucha, nas jeszcze w miarę rozumie, bo mamy dosyć mało czasu i nie wiem, czy jest miejsce na pytania, ale mam nadzieję, no, że... Dobrze, no może, ponieważ tak mocno w technikalnie się wgłębiliśmy, no to chyba możemy troszeczkę przedłużyć ten czas, dlatego że faktycznie pewnie masz więcej pytań przygotowanych, a chciałbym tutaj akurat to, które uważam za ciekawe. W porządku. Nie wiem, czy widzowie uznają to akurat za ciekawy temat. W każdym razie w przypadku SIDA prostokąt, fala prostokątna, filtrowana, to znaczy nie filtrowana, tylko z PWM-em, czyli ze zmiennym wypełnieniem, czyli jak mamy prostokąt, no to mamy taki idealny prostokąt, to byłaby na górze, na dole i koniec, nie? I teraz PWM to jest mniej tego na górze, więcej tego na dole, a wypełnienie o większej wartości to jest więcej tego na górze, mniej tego na dole. I tutaj jak to zmieniamy, no to zmienia nam się to brzmienie i te głównie te brzmienia, którymi grałem, to był głównie prostokąt, piła, ale powiedzmy ten prostokąt miał taki zmienny za pomocą miał zmieniający się w czasie PWM, czyli wypełnienie tego. No tak, tak, tego tak. Modulujesz dynamicznie, tak, wypełnienie prostokąta, ponieważ prostokąt o stałym wypełnieniu jest po prostu bardzo nieprzyjemny dla ucha. Tak, ale to to jest jeszcze tak, że wszystko by było zupełnie inaczej i myślę, że tak bardzo bym nie lubił SIDA, gdyby to był ten prostokąt był naprawdę prostokątem. A on nie jest prostokątem, to po pierwsze. Jest takim trochę nachylonym prostokątem, czyli takim połączeniem prostokąta z delikatną piłą. Wywinięty, czyli taki troszeczkę wywinięty tutaj, troszeczkę wywinięty na dole, taki jakby scałkowany i zróżniczkowany. Musielibyśmy w programie pokazać. Tak, w każdym razie on nie jest idealny, jest daleki od prostokąta. I jeszcze na dodatek, w zależności od częstotliwości, on jeszcze ma nieliniowo się mocno zmienia. I to jest to, do czego wracamy, że zagramy każdy dźwięk i on zabrzmi naprawdę inaczej. I naprawdę kilka razy wydobywając ten sam dźwięk na tym samym napisanym, na tej samej barwie, w ten sam sposób zrobiony, mimo tych oscylatorów cyfrowych, on naprawdę będzie za każdym razem brzmiał inaczej i ciężko trafić, żeby on dwa razy zabrzmiał tak samo. I to jest to, co ja lubię, dlatego na przykład jak nagrywam swoje płyty, to te główne partie, główne melodie, które są grane na SIDzie, ja ich w żaden sposób nie sekwensuję, nie nagrywam ich w MIDI, chociaż mam taką możliwość,
ale nie nagrywam ich w MIDI, nagrywam je bezpośrednio na klawiaturze Commodore i nagrywam je w audio. Dlatego, że to brzmi tak unikalnie i później słychać, że rzeczywiście to jest grane przez człowieka, a nie przez maszynę, czy nie jest to napisane, nie? Dokładnie to samo robisz na koncertach, ponieważ jeżeli na przykład maszyna perkusyjna, czy tło jest z sekwensera puszczane, to zawsze motyw przewodni grasz na tych dwóch komodorkach, jak rozumiem, jeden jest nowy seed, drugi zostawiam, tak? A który seed lepszy, stary czy nowy? No ja akurat do tego, co potrzebuję, wolę nowego seeda. Z kilku praktycznych powodów. Po pierwsze, jest mniej awaryjny, stare seedy padają jak muchy. Po drugie, brzmienie to, które ja potrzebuję, a to jest też tak, wiecie, mówimy nowy seed, ale weźmiemy 10 nowych seedów i każdy z nich zabrzmi inaczej. To znaczy może nawet nie sam seed, ale całe jego środowisko, czyli łącznie z tymi filtrami na te kondensatory. Jeden jest w takim stanie, drugi w innym. Zresztą nawet jak przełożymy tego seeda do drugiej płyty z innymi kondensatorami, on zabrzmi w tej płycie inaczej. I to jest też fajne w tych seedach. Tam są dwa takie same seedy 85880 i one w tych dwóch płytach brzmią całkowicie inaczej. Czyli każdy Commodore jest unikalny pod kątem akustyki, tak? On inaczej gra. Że tutaj tak, masz... tak. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Nie spotkałem tak, żeby był... Ale jest osoba, która mówi, że nowy seed jest jakby dla niego bardziej lepszym brzmieniem. Ale to jest moja preferencja. Po prostu te barwy, które ja sobie z niego wykręcam, czyli głównie prostokąt, piła, taka przefiltrowana piła, skrócona, gdzie ta obwiednia filtra szybko się zamyka, czyli takie tylko pyknięcie. Tam w Hunted mam taką barwę, czy w cybernetycznej dziewczynie. No to tam jest właśnie taka piła, która jest szybko zamykana filtrem i ten. I na 8580 po prostu mi to bardziej leży brzmi. A co uważasz o emulatorach? Nie używam, nie używałem, nie testowałem. Po co, jak tam mam... Tak z ciekawości po prostu... Wiesz co, mam duży zapas komodorków, jeszcze za dobrych czasów zgromadzonych, kiedy można je było kupić po 10 zł. Więc mam pod dostatkiem seedów. Raczej mi ich nie zabraknie. Więc nie mam potrzeby po prostu stosować z tych emulatorów, zamienników. Tak jak słucham to w jakimś seedzie, czyli w całym utworze, to może inaczej, jak to brzmią raczej, brzmią jak seed. Rzeczywiście, jak słucham tego całego utworu, brzmią jak seed. Obawiam się, że może być coś takiego, że one... Wiem, że poszła ta wiedza bardzo do przodu i te emulacje SIDA uwzględniają te nieliniowości, uwzględniają jakieś tam te przypadłości prawdziwego SIDA i są dużo bliższe niż kiedyś w brzmieniu prawdziwego SIDA. Tylko pytanie, po co ja miałbym na przykład stosować taką emulację, która zbliża się do seeda, jak ja po prostu wezmę z półki seedów, mam naprawdę pod dostatkiem. Biorę 10 seedów, to potrzebuję 10, biorę 10, wsadzam i po prostu mi grają i tamto zbliża się i może kiedyś się zbliży w jakimś stopniu do seeda, a seed po prostu będzie seedem i on mi zagra tak jak chce. I jestem zadowolony z tego brzmienia, jest ono unikalne. A jakich seedów zabraknie? Na razie mi nie zabrakło. Ja tu jeszcze chciałem dopowiedzieć, że o ile w starych seedach jest bardzo duża różnica między egzemplarzami. Tam był niedoskonały proces produkcyjny, one się bardzo różnią. Nowe seedy mają znacznie mniejsze różnice między sobą. Ja na ogół między nimi różnicy nie słyszę, szczerze mówiąc. Natomiast prędzej różnica jest na częstotliwościach filtra, no bo tam są kondensatory, które mają dużą tolerancję, rzędu tam minus 20 plus 10% albo i większą. I z tego powodu jest relatywnie duża różnica w filtrach. Natomiast część cyfrowa już jest bardziej...
Stabilne. No. Powiem tak, ponieważ szczególnie pod kątem koncertu nie jestem w stanie wszystkiego zagrać z Commodorków. Są jakieś podkłady tutaj jeszcze. Część z nich jest zrobionych tak, że pewne arpeggiatory, jakieś różne rzeczy są z tych syntezatorów, na przykład z Blofelda, z którego tutaj, bo to po MIDI wszystko idzie. I na Blofeldzie starałem się zaemulować, to znaczy zaemulować, no doprowadzić do zbliżonego brzmienia do Sida. I faktycznie tam dość dużo trzeba było takich dodatkowych rzeczy zrobić. No i powiedzmy gdzieś tam daleko w tle, jak to gra, to nie jest źle. Ale próbowałem na syntezatorach różnych, zaczynając od swojego Korg R3, ale to nie jest jakiś super doskonały syntezator, jeśli chodzi o zaemulowanie takiego bardzo nietypowego jakiegoś przebiegu. Ale próbowałem też na syntezatorach moich znajomych, które no, są to bardzo zaawansowane syntezatory. Na wirtualnych syntezatorach też próbowałem. I problem jest właśnie w kształcie tego przebiegu, który nie jest prostokątem. Ja oglądałem sobie, w pewnym momencie po prostu zacząłem oglądać na oscyloskopie, jak to wygląda i spróbowałem w ten sposób, bo na słuch naprawdę nie byłem w stanie zbliżyć się nawet do tego. Doszedłem tak, po pierwsze, w większości syntezatorów większe wartości PWM-a to chodzą w tą stronę zamiast w tą stronę, a w Sidzie jest odwrotnie, przynajmniej w stosunku do tych, gdzie tam sprawdzałem. Także to jest pierwsza różnica. Druga sprawa, z tego prostokąta zaczyna się robić inny kształt. I to jest główny, myślę, powód, dla którego Commodorek z Sidem brzmi tak unikalnie. To jest nie do podrobienia po prostu na innych syntezatorach, tak, które działają na przykład bardziej linowo, mają bardziej doskonałe te kształty fal. Tak, nie byłem w stanie. Myślę, że najbardziej udało mi się do tego zbliżyć, robiąc morphing pomiędzy falą prostokątną a piłą. I taki bardzo delikatną piłę na to nakładałem. Wtedy to pochylenie uzyskiwałem. Bardzo ciężko było te dodatkowe tam zniekształcenia tej fali uzyskać. I to poza tym jest liniowe. I to trzeba było podłożyć pod LFO, czy tam pod jakiś trigger wyzwalający PWM-a, nie? Zmieniający. No ale to jest taka zabawa. Po co, jak... SID to załatwia. A nawiązując do tego, co mówiłeś, że SID-y prawdopodobnie brzmią tak samo, to porównywałem w te same płyty, wsadzałem różne i te kształty są troszkę różne. Może tak na pierwszy rzut, jak sobie tego posłuchasz, to nie ma takich wyraźnie słyszalnych różnic. Przynajmniej bardzo ciężko je wyłapać, jeśli puszczasz na przykład całego SID-a, komando, czy jakiś gotową całą muzyczkę, to prawie nie do wyłapania to jest. Podejrzewam, że jakbyś wyłączył filtry i tylko część cyfrowa by działała, tak, to będzie powtarzalne. Jak wchodzą filtry i już patrzysz na oscylogramie faktycznie na analogowym wyjściu z filtrami. Nawet nie trzeba filtrów. Wystarczy, że PWM-a uruchomisz PWM-a i już PWM przestrajając się deformuje w różny sposób. Jeszcze zapytam konkretnie w tym kontekście, bo Roland ma taki syntezator, który można też używać jako gitar, bo tu rozumiem, że jest klawiatura sterująca tylko, czy to jest syntezator? Tak, to jest w ogóle, to może pokażemy. Widzą, to jest Yamaha KX5, którą używam oczywiście jako gitara na koncertach. To są czasy Yamaha DX7. I chwilkę po Yamaha DX7 wyszedł właśnie ten KX5. Wielu wykonawców w tamtych latach, zaczynając od Modern Talking. No i... A komu grało? Chyba nie używali tego. Nie, pamiętam tylko... Ja tutaj nawiązuję do gitara w kontekście instrumentu, który chciałem Ciebie zapytać. Okay. Miałeś pierwszy dzień kontakt z Rolandem SH-101, który również można było używać jako syntezator, powiedzmy, na stole. Tak, monofoniczny, brzmiący bardzo podobnie do SID-a, ale była do niego też taka dokładka, że można było używać go jako gitar. I jeżeli chcecie zobaczyć ten instrument w akcji, to prawdopodobnie Live In On A Video jest najszybszym przykładem. Tą samą drogą w tle jeszcze Commodory, PET-y śmigają, także jak ktoś jest zafascynowany retro, to można tam smaczki jakieś wyszukać. Behringer wypuścił klona SH-101. To niedawno MS-101 się nazywał, ale chyba się przywalił prawa autorskie i MS-1 zmienili nazwę. Okej, bo gadamy o SID-zie, a gdybym miał zapytać, POKEY czy AY3?
Oj, jeśli chodzi o Atari, nie jestem specjalistą, także tutaj ten, wiem, że zawsze Połkę jakoś tak miałem wrażenie, że tam on fałszuje cały czas, więc... miałem wrażenie, co za dyplomacja. Tak, bo wcześniej stwierdzili, że nie stroi, nie? Wczoraj rozmawialiśmy o tej niemiłości częstotliwości na oscylatorach. Tak, to wynika z pewnego rozwiązania, no to jest, on tam miał wiele różnych funkcji, nie? Zrealizował i to miał być prosty, tani układ, który gdzieś tam parę razy zabibka, nie? W gierce albo naśladuje jakieś... Więc... Ale z tego, co się orientuję, to demoscena potrafi wyciskać nawet, robić z tego wirtualny syntezator analogowy, czyli generować fale, z tego już można w tej chwili, więc no powiedzmy w odpowiednich rękach myślę, że to tak. Potrafi ale dobrze zabrzeć. Musisz do niego pukać, do rejestrów bardzo często, typu 800 Hz, no to dopiero zaczyna to jakoś tam grać i raczej jak masz te oscylatory tam zbite 16-bitowe, bo jest ta możliwość, 4 kanały 8-bitowe lub 2 kanały 16-bitowe i coś tam jeszcze pomiędzy, ale nie będziemy się doktoryzować. Natomiast nie powiedziałeś nic o tym SH-101, bo Mikołaj tutaj wykierował temat, ale mówisz, że z SH-101 też miałeś jakieś doświadczenie, a to jest podobnie brzmiący instrument do SID-a, więc byłoby mi miło, jakbyś do tego też nawiązał. Dobrze, nie jest podobnie brzmiący, bo tam jest bardziej idealny prostokąt, to po pierwsze. Troszeczkę powiedzmy taki, no nie ma nieskończonej ilości harmonicznych, czyli nie jest to idealny prostokąt, tylko jest taki troszkę tam, widać, że coś po drodze go filtruje, nie? Czyli taki lekko zróżniczkowany, czy tam scałkowany, no już nawet nie pamiętam. Z której strony, ale pamiętam, że oglądaliśmy falę. Ja oczywiście nie mam takiej wiedzy jak ty, ale ogół, koncepcja, że tam jest oscylator, ten VCO plus filtr VCF, to jest analogia do SID-a. To nie jest tak, że analogia do SID-a, bo SID jest po prostu kopią klasycznego syntezatora analogowego, takiego najprostszego, gdzie mamy oscylator, mamy filtry, obwiednie, wzmacniacza, czyli później możemy sobie na przykład robić coś takiego, że ping, i on się od razu ścisza, nie? No po prostu człony takiego klasycznego syntezatora analogowego. I to miał nim właśnie być. I to w ten sposób to znajdziemy podobieństwo i oczywiście do MS-1. Peringera. Nie, to żart oczywiście, ale to też do każdego innego syntezatora analogowego, czy to jest monofoniczny, czy stereofoniczny, jest ten klasyczny. Tak czy jak twórca SID-a był zafascynowany syntezatorami, on to wszystko, co tam podziało, to świadomie oczywiście w ramach ograniczeń technicznych, które w tamtym czasie były. Twórca SID-a ponoć miał powiedzieć, że pokeja, jeśli chodzi o możliwości dźwiękowe, robili ludzie, którzy absolutnie nie mieli żadnego pojęcia o muzyce. Inna kwestia jest taka, że Pokej to jest właściwie zdwojenie tego, co było w Atari 2600. Tak w dużym opuszczeniu oczywiście. No jeszcze gdzieś tam po drodze mamy AY, nie? Który w wielu maszynach. Okej, okay, gdybyś miał podać konkurencję dla SID-a, co mogło być z układów takich polach? Dobrze, ale konkurencję na polu komputerów domowych? Możliwości audio i tak dalej, czy to już są Blaster, czy jeszcze Paula mogłaby konkurować z nim, jeżeli chodzi o właściwości? To znaczy, tutaj tak patrząc z perspektywy, to w dwóch aspektach trzeba by do tego podejść. Po pierwsze, z perspektywy czasów, czyli co w tamtych czasach fajnie brzmiało, co miało sens, a co z dzisiejszej perspektywy na przykład, znaczy inaczej, z tamtej perspektywy fajnie brzmiały sample, bo to było coś takiego świeżego, nagle zupełnie inaczej i wszyscy się zachłysnęli samplami. Z perspektywy dzisiejszej ja sample to oceniam bardzo nisko, ja nie lubię sampli. Syntezowane brzmienia takie, gdzie rzeczywiście jest wpływ, jest to analogowe, mam na to pełen wpływ i mogę skonstruować tak brzmienie, że ono nawet na nowoczesnym syntezatorze, ale jednak zabrzmi za każdym razem inaczej. Będzie to coś takiego, co mam wpływ duży na artykulację. Te dźwięki mogę w różny sposób wydobywać i nawet jeśli wydobywam je w jednakowy sposób, ja mechanicznie, to one brzmią jednak troszkę inaczej, żeby to brzmiało tak, jakby to grał człowiek, żeby to było żywe, a nie takie martwe, napisane, sztywne i tak dalej.
To jest pierwsza sprawa, czyli sample, nie syntezatory, tak, takie syntezowane brzmienia. I tutaj idąc tą drogą, no tak samo mamy syntezę FM, na przykład, która jest takim ewenementem, bo bardzo lubię syntezę FM. Mam Yamaha DX7 z tam 83 bodajże, tą jedynkę. I bardzo często, no nawet słyszeliście na koncercie, że no używam tych brzmień też na lidach, nie? Także gdzieś tam, no z jednej strony ten klasyczna synteza analogowa, z drugiej strony też synteza FM. No i tutaj to wiadomo, OPL-e, które były obecne w kartach dźwiękowych jak najbardziej. Przetworniki 8-bitowe, czy nawet te 16-bitowe później, no to pominę, bo tutaj to już wyjaśniliśmy. O co mi chodziło, nie? O taką konkurencję bezpośrednią dla SID-a, co mogłoby... Znaczy, bezpośredniej konkurencji dla SID-a nie ma, bo SID był inaczej. W tych komputerach był na pewno najlepszy, nie miał żadnej konkurencji, moim zdaniem. I to można sobie dyskutować. No, AY na polu prostokąta, który był dużo bardziej idealnym prostokątem niż w SID-zie. No ale to był prostokąt, nie było filtrów. No to jest, to ciężko to nazwać konkurencją. No, wszystkie kawałki na AY brzmią właściwie jakby były na jednym zestawie brzmień. Jak posłuchasz jakiś multum kawałków z SP, który ma to w pewnym momencie, to się strasznie nuży, bo one strasznie podobnie do siebie brzmią. Natomiast chciałbym troszeczkę uprościć ten przekaz, który powiedziałeś, tym bardziej, że Mikołaj zapytał tutaj o porównanie SID-a do Pauli, a tutaj no, nie ma porównania, bo SID jest syntezatorem, a Paula jest po prostu samplerem. I tutaj możemy połączyć dwa światy, no bo Łysy z Kombi miał Ensoniq Mirage. To był kolejny swoją drogą instrument muzyczny, który zaprojektował Rob Jans po tym, jak odszedł od Commodora. Oni założyli firmę Ensoniq i pierwszym ich produktem był Mirage. I Mirage jest syntezatorem, który ma obwiednie, czy to ABSR, Attack Decay System, jak SID, ale nie ma już tych w cudzysłowie prymitywnych prostokątów, piłów, trójkątów i szumów, tylko podkładasz sample ładowane z dyskietki 3,5-calowej. To jest po prostu ewolucja, nie? I później ta ewolucja została podłapana też przez innych producentów, no to było powszechne. No. Później jeszcze morphing sampli z prostymi falami, czyli z prostokątem, trójkątem, piłą i czyli płynnie mogłeś przestrajać z jednego na drugie, nawet przez trzy fale niektórzy producenci i mogłeś, co ciekawe, na to LFO wyzwolić, czyli LFO mogło ci w jakimś wąskim na przykład zakresie przestrajać to brzmienie, także to ciekawe brzmieniowe rzeczy można było uzyskać w ten sposób faktycznie, no ale mówię, ja jestem najbliższy tej klasycznej syntezie i no... Najwięcej brzmień, tych, które znacie, tych takich klasycznych brzmień, czy z lat 80. głównie, no to jest z Piła. To piłokształtny brzmienie z oscylatora piłokształtnego, plus filtry, plus odpowiednia obwiednia, plus jakieś LFO, odstrojenie delikatne i to bardzo, no, większość podejrzewam, tych, które, no czasem jeszcze dołożony do tego czy suposylator, czy w ogóle dołożony prostokąt, nie? Gdzieś tam, no to też te lidy na prostokącie też dość popularne były, ale prostokąt piła, dlatego wiele z tych klasycznych syntezatorów miało tylko prostokąt i piła. Nie miały innych fal w ogóle. No może jeszcze zapytałbym, jeśli chodzi o instrumentarium tutaj komodorkowe, używasz kartridża Messiasz. Tak. Czy mógłbyś parę zdań może o tym powiedzieć, dlaczego akurat ten kartridż? No to jeszcze tutaj może ja dopowiem, że kartridż Messiasz przyjmuje komunikaty MIDI, czyli taką klawiaturę sterującą można by hipotetycznie podłączyć i tak jak katod gra na klawiszach komodorka, to mógłby również grać na tym. Ale gra na klawiszach komodorka, a równie dobrze mógłby nie grać na tym komodorku, mieć go podpiętego do sekwencera, tak jak na przykład bębny grają z sekwencera, a tak, katod nam przed chwilą wyjaśnił, dlaczego gra bezpośrednio na komodorku, tak, z powodu tej takiej delikatnej niepowtarzalności. Tak, no i tutaj to już poruszyłem raz ten temat. Chodzi o to, że jak nagrywam,
to akurat część tych podkładów, które dla mnie są mało istotne i one mają być takie jak robot, czyli po prostu w kółko chodzi jakiś arpeggiator czy jakiś konkretny podkład, to robię to rzeczywiście w ten sposób, że to jest albo nagrane, najczęściej jest nagrane, bo łatwiej mi jest coś zagrać niż składać tam z tych klucuszków. Po prostu to zagram, potem sobie powielę, czy dorównam, powielę i to jest mój podkład jakiś. No i to sobie, podłączam właśnie do tego wejścia MIDI w Messiachu i gram to z Commodorka i w ten sposób trafia to na ślad audio. Ale jak taki podkład w tle, lidy, czy takie rzeczy grane już, główna melodia, czy jakieś ważniejsze rzeczy, no to wolę zagrać bezpośrednio na Commodorku, lepiej to brzmi i też na Commodorku jednak troszkę inaczej. Łatwiej mi też na przykład operować na LFO, mam w tych barwach porobioną modulację, łatwiej mi to tą gałką modulować bezpośrednio na Commodorku, niż grać gdzieś na syntezatorze, znaczy na jakiejś klawiaturze sterującej i operować modulacją czy pitch bendem w tej klawiaturze. Zazwyczaj to jest albo za duży zakres, albo za mały, no niewygodnie mi to jest, po prostu łatwiej. No może zwyczajnie delikatne, może delikatne opóźnienie czasem też robi tutaj problem. Myślę, że nie. Tak sobie wyobrażam. Ale jeszcze milisekundy, że... Rozumiem. Jeszcze jakbyś tak ogólnie tylko powiedział, co daje Messiasz, bo ja w sumie nigdy nie używałem tego oprogramowania, a wiem, że używasz też tego kartridża bez podpiętego ekranu, po prostu widać to zresztą, tak. Że Commodorki masz bez tych ekranów, tak, same kartridże są podpięte, nie ma też właśnie sekwensera. Jakbyś tak jeszcze kilka zdań na ten temat mógł powiedzieć. Ja używam... Może, nie wiem, z 2% możliwości tego kartridża. W zasadzie ograniczam się do tego monosyntezatora, czy jak to się tam nazywa, monosynthesizer chyba. W każdym razie chodzi o to, że włączam sterowanie z klawiatury, czyli z tej klawiatury muzycznej, wytyczonych klawiszy muzycznych na Commodore i jestem w stanie grać tą barwą, którą sobie tam skonstruowałem. Tam jest bardzo wygodne to, że możesz sobie ileś tam tych slotów skonstruować barwy, czyli najpierw powykręcać je na tych gałeczkach dostępnych na tym graficznym interfejsie i oczywiście w ten sposób tworzę barwy, czyli do tego już muszę mieć monitor i mam monitor, używam w domu, gdzie tam to ustawiam. Wrzuca się to na kilka slotów, potem można to w trakcie przełączać za pomocą klawiszy funkcji. Czyli te barwy, czyli fala prostokątna mam na tej pierwszej barwie, na drugiej mam piłę taką klasyczną, no i tak dalej. Na LFO, czyli mam tą gałkę, przepraszam, zwiększającą LFO odstrojenie, czyli będącą czymś w rodzaju gałki modulacji w normalnym takiej barwie na syntezatorze. I mam tam kilka tych barw, tworzę je sobie w ten sposób i za pomocą klawiszy funkcyjnych F1, F3 można przełączać oktawy. I to w zasadzie jest wszystko, co wykorzystuję z tego kartridża. Kartridż ma błędy, tam jeszcze ghosting klawiszy daje się wyznaki, jak się naciska w jedną stronę, no to łapie, jak w drugą stronę puszczam, no to już słyszę tylko ten wyższy. No i tam takie jeszcze ma różne mankamenty. Czasem jak oprócz tych klawiszy wcisnę jeszcze jakiś trzeci, to łapie tak jakby wyszedł z tego. Jest tam jakiś skrót klawiszowy powodujący wyjście z tej edycji, a używam bez monitora na koncertach, po prostu zapamiętałem tą sekwencję wejścia, która nie jest skomplikowana, tam najpierw się startuje ten monosyntezator, tam już te barwy są zapisane wszystkie, to wystarczy, że potem on się załaduje, poczekam chwilę, no na ślepo trzeba to zrobić, ale później to już w zasadzie cały czas w obrębie tego syntezatora operuje, więc nie potrzeba mi widzieć tego na ekranie, bo wiem co na którym, ale muszę słyszeć. Bo to jest tak, że często słyszycie, że tam gdzieś muszę sobie zagrać, zobaczyć jaka to jest oktawa, czy na pewno trafiłem w barwę, no bo nie widzę tego. No sporadycznie na koncercie słychać po prostu, bo to o czym mówisz, na przykład tak jak mówiłeś o ghostingu, czy że coś powiedzmy na klawiaturze nie wstrzeliwuje się, to szczerze mówiąc tego prawie w ogóle nie słychać, jak się
słucha, jak grasz. Natomiast zdarza się, że oktawa nie zatrybi i słychać, że musisz jeszcze drugi raz kliknąć, tak. żeby kolejne nuty były we właściwej oktawie. Tak, a to najczęściej jest faktycznie słychać, przynajmniej ja to słyszę. A jeśli chodzi o to, że jak ten ghosting i tak dalej, to ja się nauczyłem po prostu tak szybciej podnosić palec, jak w dół na przykład schodzę. I tyle. I to jest tylko to. Rozumiem. Nie chciałbym Ciebie trzymać nieskończoność, bo obawiam się, że moglibyśmy tu jeszcze bardzo długo rozmawiać. Chciałbym zapytać zgromadzonych, czy mają jeszcze jakieś pytania. No właśnie, jeśli macie pytania, to chętnie odpowiem Wam. Bo ja tutaj staram się prowadzić w jakiś taki sposób, jak najbardziej powiedzmy w cudzysłowie interesujący dla mnie, ale mam nadzieję, że dla Was jest to również ciekawe i że czegoś się dowiedzieliście, bo troszeczkę się gdzieś w głębi duszy obawiam, że skróty, którymi tutaj operujemy i my siebie rozumiemy, niekoniecznie są zrozumiałe dla Was. Ale powiedzmy, że teraz jest chwila na Wasze pytanie. Czy na każdym koncercie zagrasz Last Ninja? Zawsze. Nie. Były koncerty, na których nie grałem Last Ninja. Okej. Okay. Ja mam pytanie, czy na przykład Lukasz albo Jeremy to traktujecie się jako konkurencja, czy bardziej kumplujecie się? Ja się cieszę, jak jest więcej muzyki, którą lubię, którą jestem w stanie posłuchać, bo ja też, ja nie jestem zawodowym muzykiem i ja też jak idę na jakiś koncert, to nie jest to moja konkurencja, tylko ja idę z przyjemnością sobie tego posłuchać. Po prostu, więc... żeby nie słuchać tego, co robisz, to szukać... Tak, ale to jest, nie, no to jest to bez przesady, to nie jest tak, że ja prawie, no... Czasem jest tak, że wracam sobie do jakichś swoich starych utworów i lubię je posłuchać, ale raczej po dłuższym czasie, a tak szczególnie jeśli robię jakąś płytę, nagrywam ją, no to zaraz po tym słucham ją tyle razy, że już no, raczej nie chce mi się jej słuchać. Jak no przed koncertem wiadomo też muszę coś tam sobie pograć, żeby sobie przypominać te, chociaż w większości to wiecie, to jest tak, że to jest pamięć mięśniowa, nie? To nawet się nad tym nie zastanawiasz, tylko po prostu coś tam grasz jakąś całą sekwencję, tak jak się uczysz całego wierszyka, nie? To jest podobnie. Twoje pomodorki są pięknie przygotowane na granie muzyki, natomiast czy grasz na nim w grę? No na tym jednym grałem, obecnie nie gram, ale tam SD tu IEC ten taki zabudowałem sobie i graliśmy na przykład na padach w International Karate, graliśmy, bardzo lubię w Bruce Lee grać, no także tak, grałem na nich i jakieś... Tak, ale coś tam też pisałem, jakieś różne programiki pisałem, tak, no tak dla frajdy po prostu, żeby coś tam porobić, ale obecnie to służą tylko do muzyki. Swoją drogą, Kato cały czas mówi o swoich komodorkach, że są w każdym razie prawie niezmodyfikowane, bo tam właściwie są dodane tylko te potencjometry, tak? W każdym razie, tak już zakończając jeszcze temat tych innych wykonawców, to cieszyłbym się, żeby było ich jeszcze więcej, no bo to, wiecie, no to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, czy takie imprezy retro są dla siebie konkurencją, czy to jest ten, no, jak z punktu widzenia kogoś, kto może przyjechać na taką imprezę, czy pójść na koncert, no to im więcej takich wykonawców, jeśli lubi taką muzykę, to tym lepiej, nie? Także to powinniśmy się z tego tylko cieszyć, a i tak to są takie, no jednak uznajmy dość niszowe dzisiaj rzeczy, no nie jest to taka całkiem popowa muzyka, którą wszędzie można posłuchać w mainstreamie, nie? Więc... Każdy ma waga złota. Tak, no właśnie dokładnie tak. A jak się to zaczęło? Skąd pomysł na Apple Music? Z powodu braku czasu, bo z braku czasu grania w zespole, bo kiedyś grałem w zespołach rockowych, metalowych, najpierw metalowych, potem w taki rock progresywny, tak to można nazwać, a później to już po prostu nie było czasu i to było jedyne, co mogłem sam grać. Sam komponować, sam grać, gdzieś tam po nocach można sobie było pograć. Bardziej, że teraz są dostępne syntezator gitarowy to jest osobny temat, ale są dostępne emulatory głośnikowe, czyli coś takiego, że można sobie wpiąć w linię na słuchawki, można grać na gitarze przesterowanej, tak że nie przeszkadzasz, nie musisz rozkręcać pieca w nocy, wiadomo, to sobie tak nie pograsz,
a na słuchawkach można sobie pograć, nie przeszkadzając innym. I gdzieś tam o dowolnej godzinie, o której chcesz, można sobie grać. I dzięki temu właśnie mogłem komponować na słuchawkach, nie przeszkadzając nikomu, o dowolnej godzinie, wtedy, kiedy miałem czas. A bywało tak, że przez 2 miesiące nie miałem ani 15 minut czasu i wtedy po prostu nie gram. A gdybym był w zespole, to już by się wszyscy na mnie wkurzali, że przez 2 miesiące nie przyjeżdżam na próby, nie? A tutaj nie mając tej możliwości, nie mając czasu, to było jedyne, co mogłem robić, no i zacząłem grać, a mogłem realizować rzeczy, no bo to było też tak, że jak grałem w tych zespołach, to możliwości dostępu do sprzętu jednak były ograniczone. To znaczy nie mogłem, ja miałem przerwę ponad chyba 10 lat w graniu i jak wróciłem do grania, to był w ogóle przypadek. Znajomi byli u nas i, a ty chyba kiedyś grałeś na gitarze. Ja faktycznie mam gitarę, gdzieś tam pod łóżkiem leży, wyciągnąłem je. Ta ona była w ogóle w takiej case był z taką gąbką miękką i jak otworzyłem, to był taki PRL-owski case. To ta gąbka się skruszyła, została w rękach w ogóle, to wszystko, ona nie wiem, jakaś reakcja chemiczna tam zaszła. W każdym razie wyciągnąłem, wyczyściłem tą gitarę, odkręciłem piec, zacząłem grać na tej gitarze, zaczęliśmy razem coś tam sobie śpiewać, grać i no wiecie jak to jest, jak się wróciło do takiej zajawki, która sprawiała ci kiedyś dużą frajdę, no to już nie ma odwrotu, nie? To było coś takiego, o czym zapomniałem bliżej tych takich obowiązków codziennych, ale tutaj jak to miałem z tym kontakt, no to już wsiąkłem i już musiałem grać, a to była jedyna możliwość grania, była taka, że po prostu z powodu z racji braku czasu to było jedyne, co byłem w stanie realizować. No i w sumie chyba fajnie wyszło, bo byłem w stanie też realizować 100% swoich pomysłów. Nikt nie protestował. Dokładnie robiłem to, co chciałem. A też miałem czas, dostęp do syntezatorów jest nieograniczony, do syntezatorów wirtualnych. Chociaż ja niespecjalnie lubiłem korzystać z syntezatorów wirtualnych. Korzystałem z Mini Mooga, no bo jak zaczynałem grać powiedzmy w tym projekcie, no to raczej nie był dla mnie dostępny prawdziwy Moog oryginalny z racji ceny i ogólnie dostępności na rynku. No teraz to wiadomo, że są klony tanie, na które każdy może sobie pozwolić, ale pozostałe, no to Korker 3 to jest syntezator sprzętowy, wirtualny analog też oczywiście, ale w postaci sprzętowej, taki z lat 90., który używam jako klawiaturę. Tam niektóre partie też na drugim timbralu do niego lecą. No i kitar właśnie jest podłączony do Korger 3, także te brzmienia, które grając na gitarze, to właśnie na Korger 3. Także bardziej wolę syntezatorów takich sprzętowych, bo mogę sobie pokręcić gałką, mogę coś tam zmienić, mogę od razu zagrać. Szybsze, łatwiejsze. Wiele parametrów naraz można ogarnąć. Tak, tak, można. I poza tym to jest takie przyjemniejsze obcowanie jednak z prawdziwym sprzętem niż z wirtualnymi takimi syntezatorami. Komodorki, to jest ciekawa historia i tutaj w sumie nie odpowiedziałem na twoje pytanie i myślę, że może zamkniemy tą klamrę w ten sposób, że brzmienie tych syntezatorów, brzmienie tego SIDA, no to tak mocno gdzieś tam w głowie mi kotłowało, bo za młodu jak grało się w gierki, a ja grałem dużo gier u mojego kolegi, który miał właśnie Commodorka i tam graliśmy w Commando, graliśmy w Barbariana, pamiętam, dużo graliśmy w Barbariana, tam było to ze ścinaniem głowy i tam jeszcze inne takie gry i tam właśnie fascynowały mnie te muzyczki, które jednak na Commodore były niesamowite. Ja trochę później miałem Amstrada, no to na Amstradzie ten Y no już nie brzmiał tak dobrze. Tam było takie pipczenie, no wiadomo, ale jednak ten SID to było coś, co w głowie gdzieś tam zostało, no i pomysł połączenia tego z taką muzyką progresywną, muzyką elektroniczną, z też muzyką rockową, która gdzieś tam siedziała w głowie, no bo jednak takim moim pierwszym instrumentem, pierwszym kontaktem
To była no, muzyka rockowa, muzyka metalowa w zasadzie. Także pierwsze co to grałem na gitarze, później grałem jeszcze na gitarze basowej, później klawisze. No i w pewnym momencie, umiejąc już grać no, jakoś tam na klawiszach, basie i gitarze, no to już miałem w zasadzie komplet instrumentów. A perkusję też umiałem pisać, bo piszę albo tam wklepuję tą perkusję i później coś tam jeszcze dodaję, piszę, bo to były jeszcze za czasów grania w kapelach, no to było często tak, że przerwa gdzieś tam na próbie, no to zamienialiśmy się instrumentami i każdy z nas mógł sobie pograć na bębnach, mógł sobie pograć na basie, no i wtedy też tam jakieś podstawowe rytmy nauczyłem się grać na perkusji, więc też mniej więcej wiedziałem, jak to tam pisać, no i myślę, że ta perkusja jakoś tam w miarę przyzwoicie jest napisana na tych moich płytach, napisana czy dograna na padach, nie? Nie śmiałbym ci przerwać, ale mam wrażenie, że skończyłeś wypowiedź. Ojciec dyrektor każe nam już kończyć i akurat w tym momencie okay. Zarzuciłeś nam tutaj taką piękną, wspaniałą, treściwą wypowiedź i nie miałem po prostu sumienia jakkolwiek sugerować ci tutaj, żebyśmy po prostu przerwali. Nawet myślałem, że wcześniej skończysz i chciałem poprosić jeszcze o jedno krótkie pytanie, ale miały być jeden kwadrans. 50 minut, ja mam wrażenie, że moglibyśmy tak jeszcze drugie 50 minut. Także ja w tym momencie bardzo ci podziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy przeprowadzić tą rozmowę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że jest tutaj duża wartość dodana w tym spotkaniu, ponieważ ja do tej pory na YouTubie na przykład nie widziałem podobnego spotkania z tobą, gdzie można było ciebie zapytać o różne takie rzeczy. Bardzo dziękujemy, że dla nas zagrałeś. Szacun. Także myślę, że to już koniec i może w kuluarach indywidualnie. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy.